Krystian Karzyszka z nami, szef Rocky Boxing Promotion. Jesteśmy na gali Tomka Bielińskiego, bo teraz miksujecie swoje teamy, razem robicie galę. No ale jeszcze emocje, nie wiem jak u ciebie, opadły, nie opadły po tej gali w Stężycy? No trochę kurz opadł, ale generalnie no co, wyszła mi się wydaje gala bardzo dobrze, pomimo tego, że tam troszkę się nam ta karta walk rozsypała. No finał był taki, że Kacper Mejna zrobił robotę, wygrał z Kubą Sosińskim w pierwszej rundzie. Myślę, że to była taka kropka na tej gali. Ogólnie jestem bardzo zadowolony, teraz już planujemy następną galę, teraz 3 czerwca. W międzyczasie jesteśmy właśnie tutaj na gali Babylon, naszego partnera, i walczył dzisiaj nasz zawodnik Damian Tymasz, który wygrał przed czasem w piątej rundzie. To z walką Knyba kontra Mejna, bo zrobił się szum w mediach, były jakieś takie przepychanki, też fajne wstawki chłopaków, co z tym dalej? No my bardzo chcieliśmy, zostaliśmy, że tak powiem, wywołani do tablicy, Kacper od razu przyjął wyzwanie, czyli my przyjęliśmy wyzwanie. Walka na początku, tak jak wiadomo, miała być na pełnym, znaczy na dystansie 10 rund, to pas mistrza Polski, potem bez pasa mistrza Polski. Godziliśmy się na wszystko po kolei, jak tylko można było. Finał był taki, że zgodziliśmy się już na walkę 8-rundową. Praktycznie zgodziliśmy się na wszystko. Finał był taki, że wysłano nam kontrakt. Ten kontrakt no nie do końca nam się podobał. Paragrafy, które zostały tam wprowadzone, to myślę, że tak chyba trochę z obaw przed Kacprem i tej walki chyba tam nikt nie chciał w topranku. Takie no, jest... Możesz zdradzić, o co chodziło? No, tajemnicy negocjacji. Coś mogę. No jeżeli chodzi, powiem tak, jeżeli chodzi o zapisy kontraktowe, to Kacper dostał klauzulę taką, że jak wygra, to wchodzi na 3 walki do topranku za kwotę taką jak w pierwszej walce, która no myślę, że nawet na polskie warunki nie jest jakaś wielka. Dodatkowo był zapis też mówiący o tym, że gdyby była jakaś kontuzja albo walka, gala odwołana, to trzymano by nas w zapisie tego kontraktu aż do momentu stoczenia tej walki, co by oznaczało, jakby, zakładam, no nie wiem, jest kontuzja Damiana Knyby, która będzie trwała, nie wiem, pół roku, rok, to my nie możemy walczyć, musimy czekać. Też taki zapis był. No i też finał był taki, że kwota, która została nam na początku zaproponowana, ta najniższa w ogóle z możliwych, o których rozmawialiśmy, jeszcze na końcu się okazała kwotą brutto, gdzie jeszcze chyba 30, bo ponad 30% by nam zabrano. Co wyglądałoby w ten sposób, że ja ze swojej ewentualnie prowizji, że tak powiem, musiałbym dopłacić kilka tysięcy dolarów na przygotowania, żeby pojechać. Czyli ta amerykanka jest taka piękna, jak ją malują, tak? Nie, na Kaszubach jest pięknie. Nam się na Kaszubach bardzo podoba. Uważam, że ta walka może się w niedalekiej przyszłości odbyć. Myślę, że Damian niech podąży swoją drogą, my będziemy podążać swoją drogą. Myślę, że będziemy też Kasprowi fundować mocnych rywali. Pewnie nie mamy takich możliwości, znaczy na pewno nie mamy takich możliwości jak to prank, ale będziemy się starać, żeby tą poprzeczkę Kasprowi podnosić bardzo mocno. Jestem w stałym kontakcie z Łukaszem Kownackim. No i co, będziemy pracować nad tym, żeby ta walka finałów do skutku doszła. Taka kwestia techniczna, bo wasza gala była takim debiutem po wprowadzeniu nowych przepisów przez Polską Unię Boksu. Pytam tutaj o kwestię kontroli dopingowej. Odbyło się, jak to się dalej potoczyło? No kontrola się odbyła, jak wiadomo, tak, w walce mistrzowskiej. Na ten moment co? No Polada, jak będą wyniki pozytywne, to się będzie odzywała. Jak... Na razie nie macie żadnych... Nie, nie mamy żadnych sygnałów. Ja dostałem oczywiście wszystkie klucze jakby do otworzenia, że tak powiem, korespondencji. Jeszcze nie kontaktowałem. Zadzwonię w przyszłym tygodniu, czy ewentualne wyniki kontroli są. To teraz powiedz trochę o tej gali czerwcowej, bo to będzie kolejna impreza Rocky Boxing Promotion. To będzie kolejna gala pod brandem KPO Rocky Boxing Night, naszego sponsora tytularnego, który jest z nami już teraz przy trzecim wydarzeniu. Będzie to, myślę, że bardzo mocna gala. Znowu będziemy chcieli przebić tą poprzednią, także będzie masa atrakcji, ale myślę, że w ringu będzie naprawdę się bardzo dużo działo. Zakładamy, że też jedna albo dwie walki będą o pas mistrza Polski. Kacper Mejna też w akcji, bo to waga ciężka, słuchaj, bez względu na poziom, nazwiska, to ona się sprzedaje. A Kacper Mejna z mocnym rywalem, Artur Bizecki z mocnym rywalem, tym razem postaramy się, nawet jakby była jakaś kontuzja, czy perypetie, znaleźć mocne zastępstwo. Mateusz Polski kontra Denis Mądry, tu będziemy pracować nad tym pojedynkiem, żeby... I wracacie do tego tematu. Tak, absolutnie, tutaj jakby wysłaliśmy dokumenty do Denisa i czekamy teraz jakby na Denisa, tak, żeby tutaj jakby się zadeklarował, czy wchodzi do tej rzeki, czy nie. Mateusz jest po MRI w zeszłym tygodniu, z ręką nie jest najgorzej, nie jest idealnie, nie jest najgorzej, nie ma pęknięcia, nie ma złamania, także myślę, że niedługo będzie walczył. Dzięki. Dziękuję bardzo.